W Gdyńskim Muzeum otwarto wystawę Marka Fijałkowskiego, dodajmy odważną wystawę, na którą wstęp był tylko dla osób dorosłych. Nazwa wystawy Sacrum Profanum ma związek częściowo z religią, obrazem kobiety na przestrzeni czasów. O intencjach i przesłaniu, jakie kierują twórczością Marka Fijałkowskiego, możemy usłyszeć w naszym wywiadzie, w którym autor sam opowiada o swojej twórczości. Malarz w swoich dziełach skupia się głównie na wizerunku kobiety, fascynując się pięknem zewnętrznym i analizą osobowości. Obrazy przedstawiają Madonny, zarówno ubrane, jak też obnażone. W cyklu prac można odnaleźć przede wszystkim, jak mówi sam autor, głęboką refleksję nad obłudną moralnością współczesnego świata. Sacrum Profanum, wystawa w Grudziąckim Muzeum, Marek Fijałkowski. Wystawa Sacrum Profanum to jest pierwsza wystawa tutaj w muzeum. Ostatnio miałem zaszczyt być we Florencji, na Biennale we Florencji. Pokazywałem swoje trzy obrazy, które tutaj zaprezentowałem, żeby grudziąckiej publiczności pokazać obrazy, które zaprezentowałem we Florencji na wystawie. A kim są tajemnicze kobiety z Pana obrazów? No to są, jak sam tytuł wskazuje, są to Madonny. No taki przewrotny tytuł tych obrazów jest. Są to Madonny, ale również to są kobiety. I ogólnie to ma taki wydźwięk, że to są Madonny, ale nie, można powiedzieć, że one nie są uświęcone jakoś, że one nie są świętymi, tylko zwykłymi kobietami. Czyli chciałem pokazać tutaj, że kobieta może być święta i też może być zwykłym człowiekiem, może być piękna, można oglądać jej piękne nagie ciało. I skupiam się głównie na pokazaniu nie tylko twarzy, ciała ludzkiego, ale również emocji, które z postaci wychodzą. Kobiece ciała to taka specyfika Pana twórczości, prawda? Tak. No, moim tematem jest ogólnie kobieta, pokazana w akcie, w portrecie. Na osobnej sali są wcześniejsze moje obrazy związane, nie są to akty, tylko głównie są to portrety. Tematem mojej wystawy jest Sacrum Profanum i tutaj ogólnie jest to performers, czyli połączenie różnych elementów. Jak Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, są obrazy, czyli że odbiorca widzi wzrokiem pewne elementy. Jest pokazany pokaz slajdów, które przedstawiają postać ludzką kobiety, Madonny, święte kobiety od średniowiecza, ukazane właśnie nagą, Madonny, które karmią na przykład piersią Chrystusa, które były pokazywane w średniowieczu. I następnym elementem jest węch. I tutaj jest kadzidło, które się roznosi po salach muzeum, które ma na zasadzie przybliżyć, tak jakbyśmy się znaleźli w kościele. Następnym elementem jest postać Chrystusa. Postać Chrystusa, która jakby też pokazuje, mamy, że jakbyśmy mieli się znaleźć w świętym miejscu. No i te wszystkie elementy tworzą jakby ogólny zarys tego performersu. Czyli jest wzrok, jeszcze oprócz tego jest dźwięk, bo będzie muzyka kościelna. Na to przychodzi. Czyli że są połączone różne elementy, z których powstaje jedna pełna całość na Sacrum Profanum.
15 lipca wystawiam swoje prace w Anglii, w galerii w Londynie. Zostałem zaproszony przez międzynarodowe jury Akademię Śródziemnomorską, a w planach w przyszłości w marcu wyjazd do Tajpej w Tajlandii na zaproszenie tam właśnie organizatorów. I tytuł tamtej wystawy będzie, to będzie międzynarodowa wystawa artyści całego świata, a tytuł wystawy Moja rewolucja. Malarstwo Sakrum Profanum. Witam pana Marka Kwiatkowskiego. Proszę państwa, dzisiaj otwieramy wystawę, która wpisuje się w taki cykl naszych tutaj działań programowych naszego muzeum. A więc promocji artystów z naszego miasta, z regionu. No i dzisiaj promujemy, myślę, że artysta już jest znany, ale artysta po raz pierwszy gości również w muzeum. Artysta Grudziądzki, prezentowany już w wielu instytucjach naszego miasta. No, mogę powiedzieć, prezentuje swoje prace już w kraju, jak również poza granicą. Właściwie tematem jego malarstwa jest kobieta. I akurat dlaczego kobieta? No myślę, że to pytanie chyba nie powinno nas dziwić. Właściwie kobiety są najczęściej przedmiotem tutaj właściwie prac wszystkich artystów. Jak to z artystami bywa, pan Marek Białkowski to jest taka osoba zamknięta bardzo w sobie, nie lubi mówić o tym, co maluje, wyraża się właśnie poprzez swoje prace i myśli o tym malarstwie, o wykonaniu pana Marka Białkowskiego, o połowie kurator dzisiejszej wystawy, pani Emilia Marko, kierowni bardzo proszę. Państwa, pan Marek Białkowski jest absolwentem Wydziału Studii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył on studia w 2001 roku dyplomem pracowni profesora Mieczysława Wiśniewskiego. Do najważniejszych osiągnięć artysty należy m.in. udział w Międzynarodowym Sympozjum Malarskim Artystyczne Zbliżenia, które odbyło się w Kozłowie, oraz uczestnictwo w wystawie i aukcji polskiego malarstwa współczesnego organizowanego przez Warszawski Okręg Związku Polskich Artystów, Artystów Plastyków. Niezwykle ważny dla artysty był rok 2011. Wówczas to uczestniczył on w Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji. Wystawiał tam trzy swoje prace w Purpurze, Święta Magdalena oraz Dotyk. Wszystkie te prace będzie można dzisiaj zobaczyć również na wystawie w Grudziądzkim Muzeum. Wówczas to uzyskał również stypendium z dziedziny malarstwa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Również myślę, że spektakularnie zapowiada się obecny rok. Dzisiaj mamy przyjemność po raz pierwszy gościć pana Marka ze swoją twórczością w Grudziądzkim Muzeum. Z kolei za kilka dni dwa obrazy Maria Antonina i Waterfall będą uczestniczyły w wystawie Art Grand Prix and Art Exhibition jednej z londyńskich galerii sztuki. Dodam tylko, że jest to wydarzenie, na które zostają zapraszani młodzi twórcy z całego świata. Zostają oni zapraszani przez Śródziemnomorską Akademię Sztuk Pięknych. I te wystawy odbywają się co roku w innym mieście. Odbyły się już one m.in. w Brukseli, w Mediolanie, w Paryżu czy Rzymie. Kilka dni temu, 29 czerwca, pan Marek Białkowski otrzymał również stypendium artystyczne od prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego. Również kilka dni przed wystawą pan Marek Białkowski otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej wystawie Art Revolution, która odbędzie się w maju 2013 roku w Tajpeju na Tajwanie. Prace artysty znajdują się w wielu galeriach i kolekcjach prywatnych nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Inspiruje się on w swoich pracach twórczością takich wielkich, wybitnych indywidualistów jak Amadeo Modigliani, Egon Schiele czy Gustav Klimt. Nawiązuje również do pop-artu lat 60. oraz fotorealizmu amerykańskiego.
Jak artysta sam mówi, jego twórczość to opowieść o potędze kobiecego ciała, o jego nagości i przede wszystkim pięknie, o zachwycaniu się od wieków tym pięknem. Prezentowana w salach Grudziąckiego Muzeum twórczość pana Marka dziennie jako wystawa na dwie części. W pierwszej prezentujemy głównie starsze prace artysty w celu ukazania szerszego aspektu twórczości pana Marka Fiałkowskiego. W drugiej zaś to, co jest esencją wystawy noszącej tytuł Sakrum i Profanum. Pan Marek Fiałkowski, ukazując swoje śmiałe heroiny, zastanawia się nad tym, czy istnieje granica pomiędzy światem cielesnym a światem duchowym. Czy nagie ciało kobiety, które przecież zostało stworzone przez Boga, może być grzeszne. Chce, aby widz odkrył, że ciało ludzkie, niezależnie od kontekstu, w jakim jest prezentowane, powinno być traktowane jako dzieło sztuki, a nie przedmiot zniewagi. Prezentowanym pracą pana Marka Fiałkowskiego towarzyszy projekcja slajdów, na której przedstawiamy obrazy najwybitniejszych twórców europejskich. Ma być ona taką niejako lekcją historii sztuki, która przypomina, że profanum, czyli sfera świecka i sakrum, sfera sakralna, właściwie koegzystują ze sobą praktycznie już od średniowiecza. Obie sfery są obecne zarówno w ołtarzach Memlinga, obrazach Caravaggia i Tiziana i dzisiaj w pracach pana Marka Fiałkowskiego. Dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia mojej wystawy.